Cześć, witam Was serdecznie w moim najnowszym filmie. Dziękuję wszystkim osobom za komentarze pod poprzednim filmem i witam oczywiście też nowe osoby. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam do zmienienia tego i oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Dzisiaj robimy sobie makijaż, wspólnie taki dzienny makijaż, który wykonuję zazwyczaj na co dzień. Będziemy też go rozbudowywać o inne elementy, o których będę informować na bieżąco i tak naprawdę jestem zadowolona z tego makijażu. Mam nadzieję, że Wam się to również spodoba i że będziecie sobie go wykonywać i że dam Wam cenne wskazówki, które ułatwią Wam makijaż dzienny. Także zapraszam do oglądania. Tak więc kochani, zaczynamy i ostatnio właśnie przekonałam się do takich makijaży, gdzie zaczyna się od twarzy. Nawet mi się zrymowało, kurde. Tak więc słuchajcie, na samym początku powiem Wam, że ja sobie robiłam pielęgnację rano, także zrobiłam sobie makijaż z użyciem bazy. Jest to w sumie dla mnie takie coś nowego, bo nie używam baz w swoim makijażu, szczególnie dziennym. Wieczorowym, na przykład jak gdzieś wychodzę, to jak najbardziej zdarza mi się użyć bazy, ale moją bazą jest zawsze pielęgnacja i na tym się skupiam. Także dzisiaj wyjątkowo użyjemy bazy. Tak więc na samym początku biorę sobie tonik i tutaj mam akurat hydrolat z marki Arganowe i sobie odtłuszczam całą twarz ze względu na to, że robiłam pielęgnację o 8 rano, a jest godzina 14-15 jakoś tak i po prostu trzeba zmyć wszystkie paproszki z całej buzi. Ja jeszcze w międzyczasie się wykąpałam, także pełno wiecie szamponu czy coś takiego mi spływało po twarzy, więc trzeba mieć pewność, że po tym po prostu po nałożeniu makijażu, że nam się makijaż będzie trzymać, dlatego najlepiej sobie go tutaj ściągnąć. I nie wiem czy widzicie, ale tutaj mamy brudny wacik, także dobrze, że to wszystko wyczyściłam i pokażę Wam teraz myk, który ostatnio używam. Test tego podkładu jest u mnie na profilu na TikToku, ale sam ten podkład wygląda na mnie okropnie. Jakby ja rozumiem, że niektórzy go bardzo lubią i ja go, słuchajcie, znalazłam na niego sposób. Ja go używam jako taki przedpodkład, jako taką bazę i powiem Wam, że naprawdę super się sprawdza i bardzo się cieszę właśnie, że tak robię i teraz sobie rozsmaruję to dokładnie po twarzy i wiecie, to już mi robi za taką jakby bazę, jako taki wstępny makijaż i powiem Wam szczerze, że bardzo ładnie pachnie i to jest po prostu taka pierwsza warstwa. Teraz to sobie rozklepiemy dokładnie gąbeczką i na samym początku zajmiemy się po prostu twarzą. I tutaj sobie dokładnie wszystko rozprowadzam i sobie zaczynam blendować. Tutaj będę patrzeć ze względu na to, że mam tutaj lusterko i będzie mi zdecydowanie wygodniej. Rozprowadzam, słuchajcie, dokładnie po całej twarzy. Tutaj delikatnie przeciągam na żuchwę i oczywiście czółko. Jeśli chodzi o to, o tą bazę, to nie dokładam jakby jej bardzo dużo. Chcę po prostu taką jedną malutką pompeczkę sobie nałożyć na twarz i nie dokładam jej, żeby wiadomo, nie było jakby cało tak, wiecie, mega przykryte, tylko właśnie, żeby mieć takie rozświetlenie. I dużo osób mówi, że właśnie ten podkład to jest zamiennik Charlotte Tilbury The Flawless Filter, chyba tak, tak to się nazywa. Ja nie stosowałam tej bazy, ale stosowałam, słuchajcie, tą od Catrice. I ta Catrice jest naprawdę bardzo fajnym zamiennikiem. Ten podkład jak widać też, ale ja lubię jednak mocniejsze krycie ze względu właśnie tutaj na moje przebarwienia, dlatego sobie teraz nałożymy od razu podkładzik. Jeśli chodzi o podkłady, to moją ostatnią ulubioną mieszanką to jest jakby mieszanka tych dwóch podkładów. Daję sobie troszkę tego i rozprowadzam i naprawdę to jest coś cudownego, jak to wychodzi. Najpierw sobie nakładam trochę tego Better Than Perfect, który mi się już niestety kończy, ale naprawdę I love this podkład, coś cudownego. I nałożę sobie tutaj, tak zrobię takie wojskowe jakby plamy i lecimy teraz do podkładu i nakładam sobie delikatnie ten, jak on się nazywa, Super Stay od Maybelline. Po prostu w tamtym roku to był dla mnie hit. I w tym roku myślę, że też nim będzie. Dobra, nakładam sobie tutaj delikatnie i tutaj delikatnie. No, teraz tak dziwnie wygląda, jeszcze nałożę sobie delikatnie jakąś malutką kropkę. Okej, i zabieram się dokładnie za rozprowadzanie tego rękami. I oczywiście już tutaj jest filmik na kanale, moje tipy na nakładanie podkładu i właśnie
Tutaj tym jednym tipem jest rozprowadzanie dokładnie podkładu za pomocą dłoni, bo po prostu wtedy się ten podkład ociepla, wygląda naprawdę bardzo dobrze, dodatkowo to też buduje krycie, a nie tak na przykład jakbyście od razu nakładali z gąbki albo z ręki i następnie na twarz, bo to już jest po prostu coś innego, lepsze krycie i naprawdę to jest game changer w moim makijażu. Kiedyś też tak robiłam, że nakładałam jakby wiecie, na gąbkę jakby z tą gąbką rozprowadzałam wszystko, ale no zmieniłam to i powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo się cieszę, bo jest to bardzo dobry sposób na krycie, na w ogóle na rozprowadzanie podkładu, na to, że po prostu podkład nie wchłania się jakby nie wchłania się ten podkład dokładnie w gąbkę, bo czasem jest tak, że na przykład jak się nakłada z gąbki od razu na twarz, to ta gąbka chłonie większość podkładu i no i to jest niestety niefajne. Dobra, dlatego teraz rozprowadzam tutaj wszystko dokładnie wklepującymi ruchami. Pamiętajcie o wklepujących ruchach, nie pocierajcie w ten sposób, bo wklepujące ruchy po prostu powodują, że nie rozcieracie sobie tego podkładu i nie robicie sobie plam. A wklepując dokładnie tutaj wszystko możecie zauważyć i powiem Wam szczerze, że naprawdę to jest o wiele lepsza opcja. I zobaczcie, jak ja mam pięknie tutaj przykryte wszystko. Tutaj oczywiście też szyjka, nie można zapomnieć. I hop, hop, wklepujemy. Od razu lepiej cera wygląda, jest promienna. No słuchajcie, jak się nałoży podkład, to w ogóle ja kocham naprawdę nakładać podkład. I to jest jeden z moich właśnie ulubionych elementów makijażu. Właśnie nakładanie podkładu, wtedy wszystko się zmienia. Świat od razu inaczej lepiej wygląda. Naprawdę. Dobra, kochani, to jest ogólnie szybki make-up do pracy, tak, więc musimy go zrobić szybko i łatwo. Ale jakby dodam jeden element, wiadomo, żeby też nie było za łatwo. Możecie sobie wybrać po prostu jeden jakby rodzaj konturowania. Albo konturujecie się na mokro, albo na sucho. Ja zazwyczaj do pracy konturuję się na mokro, bo to jest szybkie i wygodne. I bardzo to lubię robić i tutaj mam, słuchajcie, właśnie stick od marki Golden Rose, bardzo go lubię, mam go w odcieniu, słuchajcie, chyba 5. Okej, tutaj mi się jest w ogóle, tutaj mi się jego, on strasznie ubrudził, bo ta nakrętka jest tutaj w środku brudna, ale dobra, tutaj rysujemy po jednej linii i tutaj też rysujemy sobie takie coś. W ogóle, słuchajcie, ostatnio na TikToku widziałam taki jakby trik, który pokazywał doktor, że trzeba sobie połączyć te dwie linie łączące, czyli po prostu tutaj kącik ust z kącikiem oka i końcówkę nosa z tym. I wtedy ta linia, która powstaje tutaj, jakby o coś takiego w dół, to jest jakby nasze konturowanie liftingujące. I powiem Wam szczerze, że ostatnio zaczęłam to stosować. Jak chcecie, to Wam mogę na to nagrać film, o tym nagrać filmik, bo to jest naprawdę bardzo fajne. I jak tutaj możecie zauważyć, ja sobie nakładam trochę bronzera w zewnętrzny kącik oka. I dlaczego tak robię? Robię to dlatego, bo wiecie, nie robię stricte, wiecie, jak robię makijaż do pracy, nie maluję się w taki sposób, że używam cieni czy coś takiego. Czasem mi się zdarzy kreska albo coś błyszczącego, ale to też zaraz zobaczycie. Ale no nie mam czasu rano na cienie i myślę, że chyba nikt nie ma czasu rano na cienie. Dlatego po prostu dajemy sobie bronzer, ale najpierw tutaj konturujemy wszystko dokładnie, żeby nam tutaj ładnie wyrzeźbiło naszą cerę. I konturujemy jakby tak jak widzicie trochę do góry. Okej. Od razu to lepiej wygląda. I tak, nie zapominajmy tutaj o tych kreskach, mi się zdarzyło czasem zapomnieć i potem musiałam się na szybko rozsmarowywać, ale to jakby wiecie, to jest opcjonalne. Ja lubię sobie tutaj właśnie zrobić to, bo mam trochę duże czoło, więc to od razu naprawdę lepiej wygląda. Dobra, i teraz przechodzimy do tego oczka i wiecie, zaczynamy tak blendować i to od razu lepiej wygląda tak naprawdę. Makijaż robi się kompatybilny ze względu na to, że jeżeli używacie bronzera w tym samym kolorze, którym się konturujecie, używacie go na oko, to wtedy ten makijaż wygląda mega, mega kompatybilnie. Dobra, mamy bronzer nałożony i poszło nam całkiem szybko. I przechodzimy do różu. Róż mamy z Gosha,
Matte Blush Up i to jest odcień 002 Rusty Rose. A właśnie, a tutaj zauważyłam, że jeszcze Wam nie powiedziałam, jaki odcień z tego bronzera. Kurczę, strasznie jest to uwalone, zaraz to muszę przetrzeć. To jest odcień 05 i właśnie on jest taki chłodny, idealny do konturowania, chociaż powiedziałabym, że bardziej on jest neutralny. Dobra, kochani, i tutaj mamy róż, on ma gąbeczkę. Nie do końca jestem zwolennikiem gąbeczek, bo tam jest siedlisko bakterii, ale róż wybacza, szczególnie ten wybacza. Ja kocham w ogóle odcień 001, ostatnio dostałam do testów ten i też bardzo ładnie wygląda. I słuchajcie, ja sobie nakładam tutaj różu, dużo różu, bo on się potem zje, naprawdę. I to, co jeszcze robię, nakładam sobie tutaj róż na środku powieki. I to też jest fajne, zależy, bo możecie na przykład tego nie dawać, ale powiem Wam szczerze, że ja lubię po prostu czasem efekt takiego delikatnie różowego na tym oku. Możecie sobie dać sam bronzer, nie musicie dawać różu. Tu już jest inwencja twórcza. Blendujemy sobie tutaj ten różyk, wygląda on naprawdę cudnie. I love po prostu. No, to jest cudownego. Dobra, i lecimy tutaj z tym oczkiem. To będzie naprawdę bardzo, bardzo delikatne, więc nie bójcie się, bo to widzicie, to jest naprawdę bardzo, bardzo delikatne. I bardzo fajne mi się wydaje, że to jest uzupełnienie makijażu takiego dziennego, żeby nie był po prostu nudny. To co, teraz przechodzimy do korektora. I jeżeli chodzi właśnie o korektory, to ja tutaj mam dwa i zarazem powiem, dlaczego używam dwóch tych korektorów. Końcóweczka moich ulubionych korektorów z NYX Bare With Me i mam tutaj odcień 01 i 02. Znalazłam na nie zajebisty sposób, że tak powiem. Naprawdę bardzo fajny, ale dlaczego w ogóle używam tych kolorków? Bo mój kolor to 2. I wiecie, girl math, 1 plus 3 równa się 4, 4 podzielić na 2 to jest 2. Ale znalazłam bardzo fajny sposób, który mi się mega, mega spodobał. I tak, najpierw bierzemy numerek 3 i ja go nakładam w tych miejscach. Okej, widzicie, mam tutaj takie trzy kropki. Nakładam go tutaj i nakładam go tutaj. I na samym początku blendujemy sobie właśnie tą trójeczkę. Jest naprawdę mega nawilżający ten podkład i też, Boże, podkład, to jest korektor. Mega nawilżający ten korektor, bardzo dobrze wygląda. Tutaj sobie możecie jakby podciąć, ten bronzer, który nakładaliście, żeby zrobić taki efekt liftingu. I tutaj nakładamy też, okej. I też sobie możecie podciąć, żeby bardziej wyliftować to oko. Ok, nałożone tutaj, możecie też przeciągnąć sobie bardziej w tą stronę. Blendujemy też tu. Tu możemy przykryć jakiegoś gagaciora, który mi wyszedł. Ale teraz, moi drodzy, podzieje się magia i bierzemy teraz odcień 1. I ja go daję w to miejsce, żeby tutaj rozjaśnić centralną część oka, też delikatnie tutaj i jedną kropkę tutaj. Dosłownie, naprawdę mega niewiele tego. I zaczynamy sobie tutaj blendować, żeby rozjaśnić centralną część twarzy. I to naprawdę, powiem Wam szczerze, że bardzo ostatnio często praktykuję. I tutaj sobie blendujemy dokładnie, żeby po prostu było jaśniej. Chociaż mam wrażenie, że dość ciemno mi wyszło. Może albo tak widać ze względu na lampę. No i powiem Wam, że o, fajnie, jakby mi się wydaje, że teraz widzicie, jak tak patrzę na wprost, że tutaj jest faktycznie bardziej jasno i właśnie o to mi chodziło. Będziemy to jeszcze rozjaśniać pudrem i ja bardzo, bardzo polubiłam ten sposób malowania się. Wiecie, zaczynam od twarzy, ta twarz jest taka flawless, po prostu świeża, zdrowa i naprawdę wygląda bardzo fajnie. Tu sobie jeszcze zmywam podkład z ust. Okej. Nałożę sobie od razu balsamik, mam nadzieję, że on gdzieś tutaj jest. Słuchajcie, znalazłam mój balsam, był gdzieś na łóżku pod torebką. Jest to balsam z Regenerum, mega go lubię, dostałam go w paczce od Pure Beauty i się w nim zakochałam. Bardzo ładną robi taflę i może w sumie służyć jako błyszczyk. Też robiłam jego recenzję, bo myślę, że naprawdę warto. Serio, naprawdę warto i wygląda cudownie. Ok, teraz przechodzimy do pudru i mam tutaj, kochani, przygotowane, ojejku, kilka pudrów, żeby Wam po prostu pokazać,
możliwości. Tak więc, tutaj mam puder od Gosha, nazywa się Chameleon Powder Transparent, coś takiego. Lovely Sweet Illusion, niestety końcówka tego niebieskiego, ja kocham w ogóle ten pomarańczowy, ale ten niebieski jakby jest podobny jak do tego pomarańczowego, ale ma kolor niebieski. Bardzo, bardzo go lubię, niestety jest to seria limitowana. Tutaj, kochani, mamy jeszcze przygotowany puder prasowany, końcówka L'Oreala, dosłownie tutaj już resztki są, ale chcę go wykończyć. No i Fit Me tutaj też pęknięty, bo cały czas go noszę w torebce, ale po prostu puder prasowany moim zdaniem w makijażu dziennym jest obowiązkowy. Zobaczycie dlaczego. No wiadomo, lepiej mieć i sypki, i prasowany, ale zaraz zobaczycie. I tutaj mam mgłę pudrową prasowaną i też Wam pokażę, co robię z tą mgłą pudrową. Ona wygląda w taki sposób, mam odcień 12 Natural, tak? Natural Beige. I jak widzicie, ona wygląda tak, dość jest niepozorna w opakowaniu, ale zobaczycie, jaka magia się będzie działa z nią. Dobra, i zastanawiam się, chyba użyjemy na całą twarz tego pudru z Gosha, żeby Wam pokazać, o co mi chodzi. Na samym początku oczywiście pudrowanie tym pudrem prasowanym. Biorę sobie pędzelek taki duży i dokładnie całość pudrujemy. Głównie zależy mi na bokach twarzy i ten puder jest transparentny, delikatnie matujący, w sumie bardziej niż delikatnie. No i co? I tutaj dokładnie sobie pudrujemy, zostawiamy okolice pod oczami, ale tutaj jakby śmiało sobie pudrujemy boki. Głównie skupiamy się na bokach, tutaj na żuchwie. Pod oczami staramy się tego nie robić i zaraz dowiecie się dlaczego. I możemy sobie zamknąć już ten puder. Przechodzimy teraz do pudru, no właśnie, mojego ukochanego Lovely Sweet Illusion. I zobaczycie, co ja tu z nim robię. Możecie użyć jakby każdego takiego bardziej jasnego pudru, białego, HD. I pamiętajcie, że jeżeli wychodzicie gdzieś, gdzie będą robione zdjęcia z fleszem, nie używajcie białego pudru, ok? Bo wtedy Wam będzie po prostu flashbackować. Ale jeżeli to jest makijaż dzienny, to takie utrwalenie śmiało można wykonać. I tak, oczywiście na samym początku doklepujemy sobie, żeby nie było tutaj żadnych takich w załamaniach, żeby nic nie było. I słuchajcie, tutaj dokładnie wciskam ten puder. Tak naprawdę powinnam go wcisnąć troszkę więcej, ale mało mi po prostu tego pudru wypadło. Już chyba pójdzie do dęka kosmetycznego ten puder tak naprawdę. I po prostu chodzi mi o to, żeby trochę nałożyć go więcej, zrobić sobie taki baking. Mam nadzieję, że wyjdzie. Jak widzicie, zrobić sobie taki bardziej baking. I dzięki temu po prostu nie dość, że będziemy mieć utrwaloną okolicę pod oczami, to jeszcze tak ładnie rozjaśnioną właśnie centralną część twarzy. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, skończył mi się ten puder z Lovely. I tutaj mam biały z Ekocery, więc sobie go użyję. To jest po prostu już siekiera, jeśli chodzi o matowienie. I bardziej mi zależy na tym białym kolorze, żeby on był jakby tak, wiecie, nie żeby był cały czas, bo my to potem jeszcze strzepiemy, ale po prostu chodzi mi o to, żeby to się utrwaliło. Pamiętajcie, że jeżeli macie bardzo suchą okolicę pod oczami, nie dawajcie tego pudru za dużo, bo po prostu bardziej Wam wysuszy i bardziej podkreśli suche skórki. Ja mogę sobie na to pozwolić, bo moja skóra pod oczami jest bardzo dobrze nawilżona, dlatego po prostu tak zrobiłam. I co? Mam przypudrowaną twarz, wszystko w porządku. Teraz przechodzimy do pudru prasowanego. I właśnie jeśli o niego chodzi, tak samo w sumie ten pod oczami, nakładamy go puderkiem. Przepraszam, nie puderkiem, tylko puszkiem. Nakładamy go puszkiem. I tutaj dajemy w takie miejsca, gdzie po prostu nasza skóra się przetłuszcza. U mnie jest to jakby centralna część czoła, tutaj też delikatnie na boki. No i przede wszystkim bródka, nosek. I nie daję, jakby wiecie, tutaj mogłabym zrobić tutaj jakieś jak baking, ale nigdzie nie wychodzę, więc nie chcę męczyć tej skóry. Dlatego robię to głównie jakby, no ta centralna część twarzy. Po prostu to jest najlepsza
najlepsza opcja. I tutaj sobie jeszcze doklepujemy jakby to jaśniejsze, co nam zostało, żeby nie było też jakby za jasne. Okej, okay. What next, kochani? Mamy już twarz wykończoną i teraz lecimy z kolejnym pudrem. I właśnie puder mgła pudrowa. Co tutaj chodzi, z czym to się je? Kochani, biorę sobie pędzel. Maczamy w mgle pudrowej. I dajemy sobie... Jakby ja daję głównie na boki twarzy i ona daje takie bardzo, bardzo zdrowe glow. Ale jakby wiecie, na bokach twarzy nie za bardzo na ten. Jeżeli macie mocno przetłuszczającą się skórę, to jakby ja mam mieszaną stronę tłustej i wiem, że to glow mocne nie jest mi za bardzo potrzebne. Ale lubię sobie tak czasem przejechać, zwłaszcza, że wiecie, miałam matujący bardzo puder, no to taką mgłą pudrową mogę sobie jakby wiecie tutaj porobić, pomanewrować. I co teraz? Teraz tak naprawdę pozostało nam... Głównie wiecie, ja tak już bym mogła wyjść. Mogłabym tak wyjść, już jest wszystko ok, ale z racji tego, że wiadomo, już nagrywam, to Wam pokażę jeszcze, że mogę zrobić sobie konturowanie na sucho. Tutaj mam paletę Mix and Match z Colorcare i użyjemy sobie tego bronzera. Bardzo lubię ten bronzer. Nie pamiętam odcienia, bo to jest bronzer, który... jakby wiecie, to jest paleta magnetyczna, bardzo ją lubię i dosłownie troszeczkę tego bronzerka, ale chcę bardziej jakby podbić to konturowanie, więc wiecie, nie daję go jakoś mega, mega dużo, ale wiecie, troszkę może być, zawsze to fajnie podkreślone, a akurat wychodzę nie do pracy, tylko na obiad z koleżanką, także tutaj bardziej będzie podkreślone. Możecie też sobie oczywiście wykonturować nosek i słuchajcie, ja to co jeszcze robię, to jak się konturuję tylko na sucho, daję sobie tym samym pędzlem, moi drodzy, tym samym pędzlem daję sobie też na oczko. I tak wiecie, nie wiadomo, nie jakoś bardzo, bardzo podjeżdżać pod powiekę, tylko tak luźno, wiecie, tak bardziej omieść resztkami tego pędzla. I jak widzicie, jest to wszystko w miarę kompatybilne. Tutaj sobie też damy na boczki twarzy. No i dla mnie to jest już prawie skończony makijaż. Teraz, kochani, przechodzimy do, jak dla mnie, najlepszej części i to jest róż. To jest mieszanka, którą myślę, że znacie, jeżeli mnie oglądacie. Jest to mieszanka Colorcare i ukochany róż z Primarka. I słuchajcie, to są róże zupełnie inne, ale razem mogą być wszystko. Widzicie? Kolor pomarańczowy i różowy. Ja po prostu kocham, uwielbiam i nigdy nie oddam. Chociaż to jest też bardzo dziwne, bo wiecie, pokazałam Wam na mokro ten róż i tutaj mam też róż właśnie w odcieniu i róż prasowany w odcieniu takiego, co... O, w takim odcieniu, widzicie? Hop, w takim odcieniu. I mogę też go dać, ale jednak chcę Wam pokazać mój po prostu favorite, mój ukochany róż w akcji, bo może ktoś tutaj jest nowy. Więc po prostu niech zobaczy moich ulubieńców. I robię to samo, co wcześniej z bronzerem, tylko jakby bliżej tutaj wewnętrznego kącika. I po prostu kocham, kocham miłością, no dużą. Dużą. I ja mogę dawać ten róż i dawać. I ten róż może się po prostu, no nie kończyć dla mnie. Ja czasem lubię sobie przesadzić z różem, ale... Przyznaję się bez bicia? Naprawdę, no kocham, uwielbiam. I wiecie, ja bym go mogła jeszcze tutaj dokładać i dokładać. I dokładać, i dokładać, tak bez końca. Ale dobra, teraz przechodzimy do tego pomarańczowego, który też ma mega pigment. I ja wiem, że on jest z Primarka, ale razem te róże to jest po prostu coś cudownego. Coś cudownego i będę polecać tą mieszankę zawsze. No ja po prostu jestem zakochana, in love. In love po prostu. No i wiecie, w zależności od pory, od tego, czy mi się chce malować, czasem wykonuję oba kroki konturowania i na mokro, i na sucho. Czasem tylko na sucho, czasem tylko na mokro. A dzisiaj macie tutaj full wypas i pokażę Wam po prostu te dwie opcje. What next, kochani? Mamy róż, mamy bronzer, przechodzimy do rozświetlacza i to jest rozświetlacz już bardzo stary, z Revolution. Ale też go również bardzo, bardzo lubię. I biorę sobie pędzel i nałożymy sobie ten rozświetlacz.
Oczywiście zero świeczeczek może mi też służyć ta mgła pudrowa, którą właśnie widzieliście tutaj wcześniej, ale ja jednak chcę troszkę więcej błyszczeć, szczególnie, że wychodzę też zaraz, to chcę po prostu wyglądać na gwiazdę. I też dużo osób właśnie pytało mnie na live, na TikToku ostatnio, co to jest zero świetlacz. No to to jest właśnie ten. Nazywa się tak. Możecie robić screeny, bo wiem, że to z drugiej strony, ale nazywa się Highlighter Reloaded Dare to Divulge. Dobra, dałam radę. Okej. I co teraz? Teraz, kochani, bierzemy sobie jakiśkolwiek mały pędzelek. Dobra, wezmę sobie taki jakby do wklepywania cienia. Biorę sobie rozświetlacz i nakładam w wewnętrznym kąciku, przyciągając trochę na powiekę ruchomą. Możecie to też zrobić takim dużym pędzlem, ale malutkim też. A wiecie, jak zrobić najlepiej? Najlepiej to na palec, po prostu na palec. To jest makijaż dzienny. Załóżmy, że macie powiedzmy jeden pędzel, jedną gąbeczkę, więc no, zrobimy taki po prostu łatwy. Łatwy tutaj. Hop, hop. I tutaj coś mi się chyba dotknęło. A nie, i zobaczcie, tak wygląda makijaż. On jest prawie gotowy. Prawie jest gotowy, jeszcze Wam pokażę jeden trik z użyciem mojej ukochanej kredki ze Smashboxa Fishnet. To jest kredka wodoodporna na drzecie po prostu. I to, co ja lubię robić, to wiecie, żeby zrobić sobie kreskę, ale nie robić jakby całkowitej takiej kreski, to biorę sobie tutaj delikatnie w kącik, naprawdę delikatnie. Tylko wiecie, ja mam opadającą powiekę, więc ja muszę po prostu popatrzeć tak. O tak. I widzicie, tutaj opada taki ten. I ja sobie tak tutaj bardziej hop. Hopam tak do góry. I jakby... Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, ale po prostu tak biorę palcem i... O! Coś takiego, żeby to była naprawdę mega, mega delikatna kreska podkreślająca, ale to nie jest kreska do końca, tylko to jest takie jakby cieniowanie. Pamiętajcie, żeby zawsze robić kreski na otwartym oku. Jeżeli chcecie na przykład jakiś osobny film tylko i wyłącznie z kreskami, to możecie mi dać znać, może coś takiego zrobię. Mogę zrobić jedno oko na przykład cieniem, jedno oko eyelinerem, żebyście zobaczyli, jak to po prostu wygląda. Jak widzicie, jest to naprawdę mega delikatne. Nie jest to takie, wiecie, że bardzo się staram i robię. To jest makijaż dzienny. A ta kreska, jakby ja dobrze się czuję mając kreskę, a to jest tak bardzo delikatne. Oczywiście dobrze by też było, jakbym zrobiła to cieniem, ale uznałam, że nie chcę. I teraz, kochani, przechodzimy do tuszu do rzęs. I tutaj jest tusz, którego używałam przez ostatni czas. Jest to Gosh z lusterkiem. Dostałam ostatnio w paczce taki cudowny tusz. Jest to tusz z Bourjois. Ja kiedyś miałam taki tusz. To było po prostu marzenie chyba każdej nastolatki, żeby mieć skręcany tusz. I moje marzenie też to było. Kiedyś już miałam, byłam przeszczęśliwa. Ale teraz, słuchajcie, odkryłam swoją miłość na nowo i naprawdę jestem w nim zakochana. Ustawię sobie tutaj tylko lusterko, żebym dobrze widziała. I to, słuchajcie, jak ta czerwona wersja wydłuża, to ja jestem aż w szoku. Naprawdę. Coś cudownego. I tak tuszujemy. Wow. Naprawdę wow. I co? I teraz sobie skręcamy. I pogrubiamy. I co myślicie? Jest efekt? Chyba jest, co? Chyba jest. To lecimy z drugą. I już do Was wrócę z wytuszowanym okiem. Dobra, wracam do Was. Jak widzicie, już mam rzęski wytuszowane. Dolne to dolne. Ja w ogóle nie umiem dolnych malować. I czasem po prostu jak górne maluję, to też je cała uwalę. Tutaj właśnie też mam oczko uwalone. Tak, to ja. I słuchajcie, teraz lecimy z ustami, ale to są naprawdę takie usta, które robię na jakieś wyjścia. Ale po prostu chciałabym Wam pokazać idealne combo, jakie sobie po prostu stworzyłam. No i... Dobra, nie przedłużając, tutaj mam konturówkę z Catrice, jest to tutaj widać konturówka z Catrice.
odcień 060 Cheers to Life. No i wykonturujemy sobie, ale najpierw zmyję sobie ten balsam. Okej, usta są mega fajnie nawilżone, więc lecimy. Ja sobie powiększam je w taki sposób, że tutaj rysuję sobie po prostu większy kontur, troszeczkę wyjeżdża i też na dole. Nie robię tego tutaj wokół, bo tutaj już wygląda dość przerysowane, więc powiększam sobie po prostu na górze i na dole. W ogóle dajcie mi znać, czy używacie na przykład konturówki na całe usta, czy tylko ja tak robię. Ale chyba dużo osób tak robi. Dobra, pomalowałam sobie tak na ciemno i teraz przechodzimy do innego kolorku. Mamy tutaj Eveline Varieté odcień 03 Dark Rose. I ja sobie to daję tutaj. I to, co jeszcze robię, to mam tutaj konturówkę z Lovely i ją sobie też tutaj jakby maluję na środku. Po prostu mieszam te dwa kolorki. Okej, gotowe. To teraz, moi drodzy, biorę sobie błyszczyk z Gosha Lip Filler i po prostu ja go kocham i w ogóle on się tak super otwiera, naprawdę, I love it. I, moi drodzy, nakładam sobie środek ust. Nie lubię niestety jakby nakładać sobie błyszczyka na usta, kiedy są pomalowane, bo się brudzi łopatka. I dlatego ja zazwyczaj sobie nakładam na rękę lub na aplikator, ale uznałam, że Wam po prostu pokażę i zresztą on się już kończy powoli, także uznałam, że dobra, pobrudzę już i kupię sobie nowy. I tak, uprzedzając Wasze pytania, to ten błyszczyk powiększa usta. I wyglądają one tak. I tak naprawdę, słuchajcie, ten makijaż jest już skończony. Słuchajcie, dogrywam się Wam jeszcze, bo zapomniałam, że nie zrobiłam brwi. I słuchajcie, mam tutaj taki fajny pisaczek od Lamel i co z nim robię? On ma taką szczoteczkę. Nie robi tych brwi jakoś bardzo mocno, wiecie, nie robi ich na... No nie stoją po prostu tak mocno te brwi, jak na przykład po żelu Got To Be, tylko ja sobie przeczesuję, układam, one są takie, wiecie, freshy, takie bardzo mega naturalne, ten produkt też daje taki bardzo delikatny kolorek i wygląda naprawdę bardzo fajnie. Widzicie, tutaj jest porównanie i te brwi bardzo ładnie wyglądają, nie wiem w sumie co jeszcze powiedzieć, po prostu zakochałam się w tym produkcie, jest dość fajny. Na samym początku byłam do niego sceptycznie dość nastawiona, ale właśnie teraz do takiego typu makijażu dziennego, jaki ja wykonuję, jest jak najbardziej okej. Także serio polecam. To się nazywa Tinted Brow Highlighter. I on właśnie ma taki delikatny połysk i jest to bardzo spoko. Także dobra, oglądajcie dalej. Ja się właśnie w takim makijażu czuję bardzo dobrze i to, co jeszcze robię, to znaczy sobie go utrwalam jakby mgiełką, nie spsikam jakimiś mocnymi takimi lakierami do twarzy, tylko biorę sobie hydrolacik, psikam lub taką zwykłą jakby taki utrwalacz zwykły, na przykład z Golden Rose albo z NYXa, taką mgiełkę i to jest naprawdę coś cudownego, a ja sobie właśnie popsikam tym hydrolatem, ostatnio się z nim mega polubiłam. I tak naprawdę, kochani, to jest cały makijaż. Ja się czuję w nim bardzo dobrze. Nie mam nic mocnego, wszystko mi się wydaje, że jak ktoś już się zajmuje makijażem, tak jakby wiecie, że maluje się na co dzień, jesteście troszeczkę bardziej zaawansowani, to myślę, że każdy z tych kosmetyków znajdziecie u siebie. Chodzi mi po prostu o rodzaj, nie że konkretnie daną markę i dany produkt, ale myślę, że po prostu większość z tych kosmetyków macie, czyli na przykład podkład i rozświetlacz, bronzer. To jest naprawdę mega, mega, mega proste. I co? Chciałabym Wam podziękować za oglądanie, będzie mi oczywiście miło za zostawienie komentarza na dole. I co? I zapraszam jeszcze do innych moich filmów i żegnajcie!